Ja wywyższam Twoje imię, Jezus, na tym miejscu. Ja wzywam Twojego potężnego imienia, Jezus. Oddaję Tobie wszelką chwałę i wszelką cześć. Tylko Ty jesteś Królem. Tylko Ty jesteś Panem. Nie ma innego Boga poza Tobą. Nie ma innego Boga. Ja w imieniu Jezusa modlę się teraz o ten czas. Ja modlę się o te miejsce i o tych, którzy słuchają. Ja modlę się o to, żeby ich uszy były otwarte. Ja modlę się o to, żeby ich oczy były otwarte. Ja modlę się o serca. Ja modlę się o gotowe serca na przyjmowanie słowa prawdy. Na przyjmowanie słowa prawdy o Tobie, Jezus. Ja dziękuję Ci za otwarte serca tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa zabezpieczam to poselstwo, które jest uwalniane teraz do tych ludzi. Ja łamię moc wszelkiej religii w tych ludziach. Ja poniżam wszelki bałwochwalczy kult, który stoi na przeszkodzie przyjęciu słów Ewangelii. Ja mówię, że oni są gotowi. Modlę się o synów pokoju. Modlę się o tych, którzy są gotowi, ażeby przyjąć Twoje słowo. Modlę się o tych, których serca są otwarte na prawdę. Modlę się o tych, którzy są gotowi słyszeć Ewangelię o Tobie, Jezus, Ewangelię o Twoim Królestwie. Ja dziękuję Ci za to, że oni rozpoznają teraz, że przybliżyło się do nich Królestwo, że oni to rozpoznają, że ta prawda dociera do ich serc, że plądruje ich umysły, że oni mają sny i wizje, że nie mogą spać, że śnią o Tobie, rozmyślają o Tobie, Jezus. Rozmyślają o tym, że Ty jesteś jedynym Panem, że Ty jesteś jedynym Królem, że zbawienie jest tylko w Tobie, że ci ludzie rozpoznają dzień swojego zbawienia. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Niech oni rozpoznają, że przybliżyło się do nich Królestwo, że zbawienie jest na wyciągnięcie ręki, że to może być ich dzień zbawienia. Ja się modlę teraz o wizytacje anielskie. Niech ludzie widzą, niech doświadczają, niech widzą na tym miejscu. Modlę się o znaki i cuda. O znaki i cuda, które potwierdzają te słowa, że Ewangelia jest taka sama teraz, jak 2000 lat temu. Niech ludzie to widzą, niech oni tego doświadczają. Ja się modlę o uzdrowienia. Niech głusi odzyskują wzrok. Niech ślepi widzą, a chromi niech chodzą. Niech płynie życie na tym miejscu. Niech ludzie doświadczają życia. Niech oni doświadczają życia z nieba. Ja się o to modlę. Modlę się o to miejsce i o tych ludzi. Niech dociera do nich słowo prawdy. Niech dociera do nich słowo życia. O Twoim Królestwie, Jezus. O tym, że Ty jesteś Bogiem, że nie ma innego, że na Twoje imię wszystko zgina kolano, na niebie i na ziemi. Ja się modlę o to, niech ludzie zaczynają wzywać Twojego imienia. Niech wołają, że chcą Ciebie poznać, że chcą Ciebie doświadczyć. Niech wołają o prawdę. Ja się modlę o to, ażeby ta prawda docierała do nich. Ja łamię wszelkie przeszkody, które stoją na przeszkodzie temu, ażeby oni słyszeli tą prawdę, ażeby ta prawda docierała do ich serc, do ich umysłów. W imieniu Jezusa ochraniam to poselstwo do tych wszystkich ludzi. Przyjaciele, ja się nazywam Julita Korgol. To, co słyszycie teraz, to jest Ewangelia o Królestwie, taka, której nie słyszeliście. Bo tam, gdzie słyszeliście o Jezusie, zazwyczaj jest to podane w sposób religijny i nieprawdziwy. Tego samego doświadczałam ja. Ewangelii, która nie ma nic wspólnego z Biblią, więc to nie jest Ewangelia o Jezusie. Kiedyś tak jak wy wszyscy, biegłam za tym wszystkim, co mogę zdobyć i mogę mieć. Skończyłam studia prawnicze, później skończyłam studia podyplomowe. Myślałam, że im więcej uzyskam, im więcej zdobędę tego, co zapewnia szczęście w oczach ludzi, tego, co świat reklamuje jako szczęście, to będę szczęśliwa. Ale tak się nie stało. Ani studia, ani drugie studia podyplomowe, ani to, że wyszłam za mąż i urodziłam dwoje dzieci, nie zmieniły tego, co było w środku. Nie zmieniły tego, że w środku czułam pustkę, że w środku ciągle szukałam. Szukałam czegoś, co może zatkać tę dziurę. I nie znalazłam. Nie wiedziałam, co to jest. Świat nic nie oferował. Ani duże pieniążki, które zarabiał mój mąż, będąc partnerem w kancelarii prawniczej. Ani zagraniczne podróże.
ani jakieś dobre samochody, czy też zakupy, jakakolwiek rozrywka, wychowywanie dzieci, małżeństwo, kariera, nic z tego nie zaspokoiło. Bo wewnątrz mnie była pustka, za czymś, co jest większe, tęskniłam. I tak jak wy teraz, usłyszałam o Jezusie, ale On nie istniał do tego momentu w moim życiu. Wydawało mi się, że Go nie potrzebuję, że Bóg to jest dla słabych, dla chorych, może dla tych, co żyją w patologiach, ale dla mnie? Przecież ja wszystko wiem i wszystko mam. Spełniam wszystkie przesłanki, które reklamuje świat, żeby być szczęśliwym, ale wewnątrz siebie wiedziałam, że mam tą pustkę. I to coś jej nie zaspokaja, co daje świat. I usłyszałam o Jezusie. I powiedziałam, nie istniejesz w moim życiu. Nie masz żadnego miejsca. Bogiem tak naprawdę jestem ja i spełniam moje pragnienia i wy też tak macie. Bo nie jesteśmy od siebie inni. I powiedziałam do Niego, nie znam Cię. Nawet nie wiem, czy w Ciebie wierzę. Tyle ludzi mówi, że to jakiś wymysł i nieprawda. Ale jeżeli te słowa, które docierają do mnie teraz, tak jak do Was, są prawdziwe, to powiedziałam do Niego, że chcę Cię poznać. Chcę, żebyś mi się dał poznać, taki jaki jesteś naprawdę. Jeżeli jesteś Bogiem i jesteś prawdą, to chcę Cię poznać. I Bóg dał mi się poznać i tak samo pragnie się dać poznać każdemu z Was, każdemu, który zawoła, każdemu, który zada pytanie, kim dla mnie jest Jezus i Jemu, jaki jesteś naprawdę, chcę Cię poznać. Może jesteś Bogiem, a Ciebie nie znam. Ja w taki sposób powiedziałam do Jezusa i poznałam Go i jest to na wyciągnięcie ręki dla każdego z Was, choć dziwnie to dla Was brzmi, choć być może umysł mówi, że jest to jakieś śmieszne. Jest w Słowie Bożym też powiedziane, że mowa o Jezusie jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą. I ja uwierzyłam. Powiedziałam do Niego, tak jesteś Bogiem, tak potrzebuję Ciebie, potrzebuję, żebyś mnie i całe moje życie pociągnął do siebie, bo Ciebie nie znam i wewnątrz mnie mam pustkę i to Ciebie szukam całe życie. I tak poznałam Jezusa, powiedziałam Mu, wierzę w to, że jesteś Bogiem, wierzę w to, że przyszedłeś na ziemię jako Syn Boży. Umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś, a grób Twój jest pusty. I nieważne, jak plądrowało to mój umysł. I nieważne, że dusza się próbowała opierać. Ja powiedziałam, chcę Cię poznać. Wyswobadzam w to moją decyzję, a w moją decyzję wyswobadzam moją wiarę, a na naszą decyzję zstępuje moc z nieba. I tak poznałam Jezusa. Jest to możliwe dla każdego z Was, dla każdego, który uwierzy. Dla każdego, który zdecyduje, ten może narodzić się na nowo. Ten staje się dzieckiem Bożym. Wszelkie błogosławieństwa z nieba należą do tego, kto jest dzieckiem Bożym, do innych nie. Bóg błogosławi tylko swoim dzieciom. Nie ma czegoś takiego, że można sobie wybrać później albo po śmierci, bo powiedziane jest raz umrzeć, a później sąd, a niebo należy do dzieci Bożych. Teraz tutaj na ziemi podejmujemy decyzję, kogo wybieramy, jakie życie wybieramy. Przybliżyło się teraz do Was Królestwo. Zobacz to, co mówię. To są słowa błogosławieństwa albo przekleństwa do Waszego życia. Wasza decyzja, czy wybieracie życie, czy wybieracie śmierć. To jest teraz przed Wami położone, Wasz wybór. To może być dla Ciebie dzień zbawienia. To może być dla Ciebie dzień, w którym spotkasz się z Jezusem. Dzień, w którym podejmiesz decyzję o swoim życiu. Ja dokonałam takiego wyboru. Zawołałam do Jezusa. Zastanowiłam się, kim On jest dla mnie. Stuknij się, mamo, w głowę. Tak jak Pani powiedziałam, tutaj Pani wybiera życie albo śmierć. I ta Ewangelia jest mocą dla tych, którzy uwierzą, ale głupotą dla tych, którzy nie uwierzą, idą i giną. Gdy Jezus chodził po ziemi, tacy sami ludzie mówili do Niego, stuknij się w głowę, oszalałeś.
było tak samo. Zawsze był prześladowany. I teraz też ci, którzy głoszą prawdę, możecie powiedzieć, stuknie się w głowę, ale możecie też podnieść głos do Jezusa i zawołać, jeżeli jesteś prawdziwy i to jest prawda, to ja chcę Cię poznać, bo nie znam Ciebie tak, jak znają oni. A to może być prawda, która zmieni Wasze życie. Bo to zależy od Waszego wyboru. Tylko od Waszego wyboru. Zobaczcie, tyle ludzi chodzi do kościoła, a Bóg powiedział, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką wybudowanych. Że On mieszka w tych, którzy oddają Mu cześć w duchu i prawdzie, którzy są dziećmi Bożymi i uwierzyli. Powiedział też, że lud czci Go wargami, ale serce ich jest daleko od Niego. To jest Bóg relacji. Gdzie jest Twoje serce? Czy w relacji z Jezusem? Czy jest blisko Jezusa? Czy jest zupełnie gdzie indziej? Tutaj dokonujecie wyboru, to są Wasze decyzje. Nikt za Was nie zdecyduje. Nikt, żaden człowiek nie może uczynić niczego, ażeby przybliżyć Was do Boga. Możecie usłyszeć tylko moje słowa i wolną wolą podjąć decyzję. Wolną wolą, nie ma inaczej. Uwierzyłam w Jezusa, który umarł na krzyżu za moje grzechy. Choć największym moim grzechem było to, że żyłam bez Niego. Nie byłam w rozumieniu tego świata złym człowiekiem. Tak jak większość z Was, wydawało mi się, że przez uczynki pójdę do nieba. Ale to jest nieprawda. Bo inaczej część ludzi nigdy by nie miała szansy, choćby z racji urodzenia. Więc jest powiedziane, że nie z uczynków, ale przez wiarę jest niebo, przez wiarę w Jezusa. Więc równie dobrze, niebo może być udziałem tego, który zamordował człowieka, ale uwierzył w Jezusa. W to, że jest Bogiem, a nie będzie udziałem tego, który czyni same dobre uczynki, pomaga innym. Leczy, podnosi czy dzieli pieniądze, bo tak mówi Boże Słowo, że ci, którzy uwierzą w Jezusa, stają się dziećmi Bożymi i nie z naszych uczynków, ale z niezasłużonej przychylności Boga dla człowieka, dlatego że posłał Jezusa, który na krzyżu umarł za nasze grzechy. Dlatego stajemy się dziećmi Bożymi. Dzięki temu mamy niebo. Dzięki temu wszystko to, co wykonało się na krzyżu, jest dla nas. Każde błogosławieństwo. Jezus poniósł tam każdą chorobę. Każde zniewolenie. Nie musisz być na nic chory. Nie musisz mieć depresji. Możesz być wolny, jeżeli zaufasz Jezusowi. Poniósł tam każdy twój nałóg. Może jakiś człowiek związał twoje życie i nie wiesz jak żyć, a może skrzywdził cię i wydaje ci się, że ta rana jest nie do zabliźnienia. Na krzyżu jest ratunek przez śmierć Jezusa. On pokonał diabła, pokonał śmierć i zmartwychwstał. I to dziedzictwo jest dla tych, którzy uwierzą. Jeżeli mówimy, że możemy mieć tak jak w niebie, tak na ziemi, to dla dzieci Bożych jest to możliwe przez wiarę. Ja nie choruję. Miałam guza w piersi. Nie mam guza. Miałam chorobę tarczycy. Nie mam tej choroby. Nie mam złych dni ani depresji. Nie brakuje pieniędzy. Mam cudowne małżeństwo i wspaniałą dwójkę dzieci. Jestem szczęśliwa. Mam Pana, na imię Mu Jezus. Mam Króla i mam Boga. I dlatego moje życie jest owocem sukcesu. Że oddałam je Jezusowi. Nie przez moje starania. Nie przez moje starania. Przez nasze starania. To każdy z nas wie, jak to wygląda. Ja zaufałam Jezusowi. Zawołałam do Niego. Uczyniłam Go Królem w moim życiu. Zajął odpowiednie miejsce. Kochani, wiem, jak dziwnie to dla Was brzmi. Ale gdy Wy osobiście zawołacie do Jezusa, żeby dał Wam się poznać, zaczniecie zadawać sobie pytania, kim dla Was jest, jakie miejsce zajmuje. On da Wam się poznać. Bóg to Bóg relacji, to dobry tata. On nie zsyła chorób, nie zsyła nieszczęść, nie doświadcza ludzi. Tak jak jest Bóg, tak jak jest i diabeł, którego sobie przedstawiamy jako jakiegoś stwora z rogami. Ale tak jak Bóg jest duchem, tak samo i diabeł. To diabeł przyszedł po to, ażeby okradać, wytracać i zabijać. A Bóg przyszedł po to, żeby ci, którzy uwierzą, żyli i obfitowali, żeby mieli życie wieczne.
do chwały powołał swoje dzieci, do zwycięstwa powołał tych, którzy uwierzą. I z krzyża wezmą moc, grób jest pusty, moc płynie z krzyża i zmartwychwstania Jezusa. To ty pierdolisz, się życia nie znać. Mówię wam o nowym życiu dla tych, którzy uwierzą. To samo mówił Jezus, gdy chodził po ziemi. Jest to napisane w Biblii. Nie mogę do was świat nie świadczyć o tym, czego doświadczyłam, ani o tym, w co wierzę. Bo tak jak ja, tak samo wy możecie być dziećmi Bożymi, gdy uwierzycie w Jezusa. To jest zastępne dla każdego z was przez wiarę. Być może jesteś chory, masz jakąś depresję albo jakiś nałóg. Przyjdź do nas, pomodlimy się o ciebie. Będziesz zdrowy. Kładę ręce na kobiety, które nie mogą mieć dzieci, rodzą dzieci. Kładę ręce na tych, którzy są chorzy czy zniewoleni. Są zdrowi, odzyskują życie. Podejdź do nas, jeżeli masz taką potrzebę, wyjdziesz jako nowy. Doświadczysz mocy Boga, doświadczysz Jego Królestwa. Zobaczysz, jaki jest prawdziwy i dobry. To wszystko jest dla was. Możecie przyjść i tego doświadczyć. Możecie też zdecydować, że zaczniecie swoje życie z Jezusem przez waszą decyzję, przez wasz podniesiony głos. Przybliży się do was Królestwo, a Jezus da wam się poznać. Wystarczy, że uwolnicie w to ziarno wiary, porównane do ziarna gorczycy, najmniejszego ziarnka na ziemi. Zastanówcie się nad tym, czego chcecie. Czy chcecie znać Jezusa? Czy nadal chcecie mieć tylko innych bogów w swoim życiu? Ja zdecydowałam. Ta decyzja należy tylko do was. Nie do innego człowieka w waszym życiu. Tylko do was.